Drodzy kapłani i drogie siostry zakonne, pozdrawiam was wszystkich serdecznie i jestem cały czas z wami i dziękuję wam za wasze trwanie w waszych parafiach, waszych wspólnotach. Trwajmy dalej na modlitwie, bo tylko ona może przemienić za te zatwardziałe serca, które odbierają innym wolność, pokój, szczęście i życie. Służcie swoją posługą duszpasterską w konfesjonałach, w Eucharystii, namaszczeniu chorych, w spowiedzi, odwiedzaniu tych, którzy może są załamani. Podnoście wszystkich na duchu. Wy jesteście tymi zwiastunami pokoju i nadziei i dalej nimi bądźcie. Organizujcie nabożeństwa pokutne, adoracje, żeby ludzie wiedzieli, że jesteście 24 godziny do ich dyspozycji. Ufajmy, że Chrystus będzie z nas zadowolony, że jesteśmy Jego wiernymi uczniami i nie opuścimy Go, tych naszych najbardziej potrzebujących, do ostatniej chwili. Szczęść wam Boże. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim katolikom na całym świecie, a w sposób szczególny Polsce, naszym sąsiadom, za tę stałą solidarność, za modlitwy, które są tak bardzo intensywnie zanoszone w kościołach w Polsce, a jednocześnie za to otwarte serce, za to podnoszenie nas na duchu, za tą gotowość przyjęcia do swego domu, pod swój dach, tych wszystkich, którzy będą potrzebowali tej pomocy. Jestem bardzo wdzięczny również Episkopatowi Konferencji Episkopatów w Polsce za tą solidarność, za modlitwę, za tę dyspozycyjność. Wszystkim także biernym za tę pomoc materialną, która jest tutaj niepotrzebna, jest bardzo potrzebna. Na razie mamy trudności z przekroczeniem granicy, ale w tej chwili jeszcze tak bardzo tego nie potrzebujemy, ale w najbliższym czasie z pewnością ta pomoc będzie potrzebna, dlatego że tutaj w archidiecezji lwowskiej mamy bardzo wiele uchodźców, którzy schronili się tymczasowo pod nasz dach i otaczamy ich także swoim sercem, swoją dobrocią. Szczęść wam Boże. W związku z zaistniałymi wydarzeniami przekazaliśmy 100 tysięcy złotych na rzecz Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas Spes Kościoła Rzymskokatolickiego. Dzięki pomocy możliwe będzie zapewnienie najpilniejszych potrzeb, takich jak zakup żywności, środków higienicznych, koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. W sytuacji, kiedy nasi sąsiedzi będą masowo uciekać do Polski, kluczowa będzie nasza ścisła współpraca z diecezjalnymi Caritas, lokalnymi parafiami i administracją państwową, by przygotować miejsca, które mogłyby posłużyć do ich zakwaterowania. Na ten moment Caritas w Polsce po konsultacjach z administracją państwową deklaruje miejsca noclegowe dla około 2000 uchodźców z Ukrainy. Więcej informacji o tym, jak można wspomóc Ukrainę w tym trudnym czasie, znajdą państwo na stronie www.caritas.pl/Ukraina.
świątecznych jeszcze takim nastroju chcemy życzyć właśnie tego wszystkiego, co dzieci tutaj złożyły dopiero, aby ta Boża dziecina nigdy w nas nie była zatracona. Bożku, drodzy rodzice, parafianie, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy tutaj się spotkać i to zawsze są ogromne wzruszenia. I bardzo za nie dziękuję. One jakoś tak zamykają ten okres świętowania Bożego Narodzenia, ale są nam bardzo potrzebne. Dziękujemy wszystkim organizatorom, siostra Lidia. Tak samo my, zibrani w jedyno Świętym Duchom, прямуємо до Божого дому на зустріч з Господом. Ми знаходимо і пізнаємо Його при ламанні хліба. Ми смиренно благаємо Тебе, благоволи, благослови Ти свічки і прийми благання свого народу, який зібрався, щоб нести їх для Твоєї слави. Чини, що прямуючи дорогою чеснот, Твій народ дійшов до вічного світла. Через Христа Господа нашого. Боже, в сопричасті з усіма богопосвяченими особами цілого світу, в присутності наших пастирів і Божого народу, встаємо сьогодні перед Твоїм ликом, певною ознакою Твоєї присутності в світі. Амінь. Молімося за усіх богопосвячених осіб, котрі відновлюють сьогодні свої обітниці, щоб радість для служіння завжди черпали з міцних відносин з Христом. О Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи, беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Byłem we Lwowie w tym czasie i zaczął do mnie wydzwaniać telefony, że pali się kościół, że dym idzie z wieży. Po pierwszym telefonie nie wierzyłem oczywiście, myślałem, że jakiś tam dym sobie idzie. Ale jak zawrócił drugi, trzeci telefon, to już wsiadłem do samochodu i szybko wróciłem. Się okazało, że już pożar tu się coraz bardziej rozprzestrzeniał. No i tylko już przyjechała straż pożarna, a nam zostało tylko stać i patrzeć, jak to wszystko się pali. To było bardzo trudne i dla parafian, i dla mnie osobiście. No ale w ciągu praktycznie niecałe 2 godziny został spalony cały dach, który się zawalił tutaj do środka, do wnętrza świątyni. Zostały zniszczone ściany, już też pomalowane. Było już przygotowane wszystko na to, aby pasterkę przeżywać tutaj w centralnym kościele, no ale to wszystko widać jeszcze nie ten czas. Czy udało się w tym czasie, jak właśnie trwał cały ten pożar i później wyjaśnić, w czym była przyczyna taka ostateczna? Do końca jeszcze to nie jest jeszcze jest wyjaśniane cały czas. No wiadomo, że to było podczas prac budowlanych ten pożar wynikł. W tej bocznej nawie to jest właśnie był początek tego pożaru i ten pożar się przeniósł na górę. Zapaliły się i dekoracje, i stare szafy, które tu akurat złożone. No i jest też steropian właśnie, który dał tak bardzo dużo czarnego dymu, się zapalił. Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Mszę święto ja celebruję
ze świętej pamięci księdza biskupa Jana Olszyńskiego. Dzisiaj wypada jego 19. rocznica śmierci i dzisiaj rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny w katedrze w Kamieńcu Podolskim. Kamień, przed obławą Najświętszą Marię, zawsze dziewicą. Ewangelia prowadzi nas do tej sceny, kiedy uczniowie Jezusa zauważyli, że ktoś wyrzuca złe duchy. Okazuje się, że zwycięstwo nad szatanem jest celem misji tego, kto jest z Jezusem i został przez Niego posłany w święte miejsce. Drzewo. I pamiętamy prefację. Na drzewie szatan zwyciężył, ale na drzewie został również pokonany. I na przyrodzonej mocy dla wszystkich ludzi dobrej woli. Niech nas niebe pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. To dla mnie wielkie przeżycie, bo jeszcze pamiętam z tych dawnych czasów, jak jeszcze myśmy byli w Szarogrodzie i kiedyśmy to wracaliśmy z Miaskówki w Wołdze, była zima, Wołga się przywróciła. Jeden pojechaliśmy po jezdnię i zjechaliśmy z drogi i zatrzymaliśmy. Po naszej stronie przyjechał wtedy Kras. I ty zapytałeś, czy wszyscy żyli? Ja powiedziałem tak. Drugi raz my też się przywrócili. Wyjechaliśmy na górkę, ale ile raz my z tej górki przywracali się, to ja nie pamiętam. I ty zapytałeś, Leonie, ty żyjesz? Ja nic nie odpowiadałem, bo ja sobie liczyłem, ile razy my przywróciliśmy. I ty powiedziałeś, ty żyjesz? Ja powiedziałem, tak. I teraz przyszedłem powiedzieć, tak, ja żyję. Dzieczka. No co, zaczynam. Serdecznie witamy księdza biskupa u siebie, faktycznie.
bo wcześniej ksiądz biskup pracował tutaj u nas w Ukrainie, ale w Kamieniec-Podolskiej diecezji, tak? Tak, to prawda, w diecezji kamieniecko-podolskiej, ale jakoś mogę tak powiedzieć, że kiedyś Lwów to była metropolia, do której należała diecezja przemyska, z której pochodzę. Stąd też te relacje są takie bliskie i jakoś tak ze wzruszeniem tutaj przybywam, bo sam przyjazd jest jakimś takim wspomnieniem tych wcześniejszych czasów, kiedy tutaj jakoś odradzało się życie religijne, kiedy u boku księdza biskupa Olszańskiego mogłem troszkę posługiwać na terenach Podola, może nawet i tam dalej, które tych terenach, które dzisiaj no, tak są doświadczane w związku z agresją wojsk rosyjskich. No ale zawsze jakoś tak myślimy, że Pan Bóg nad wszystkim ma władzę, Jego jest moc, to staramy się tej ufności uczyć. Te rekolekcje dla kapłanów, jaki ogarniają temat, w jakim zakresie, w jakim kierunku ksiądz biskup się porusza? No, każdy człowiek zawsze dostrzega, że potrzebuje takiego wzmocnienia duchowego. Mówimy rekolekcje, czyli na nowo poskładać swoje życie w świetle wiary. I dlatego tak próbujemy najpierw dostrzec potrzebę i moc wiary, która staje się taką relacją z Panem Bogiem. Potem chcemy też dostrzegać prawdę o człowieku, także w jego grzeszności, ale jednocześnie w takim świetle Bożego miłosierdzia, w świetle tajemnicy odkupienia. I to są te tematy, które jakoś tak przewijają się w naszych rozważaniach. W tym trudnym czasie dla nas, dla naszej ojczyzny, kiedy na nasz kraj Rosja dokonała inwazji, kiedy kraj nasz jest zagrożony, kiedy traci swoich najbliższych, kiedy traci swoje terytoria, kiedy zadawany jest ból, śmierć, gromadzimy się na Eucharystii. Modlitwa nasza ma być jak dym kadzidła, który zawsze ma jeden kierunek z ziemi ku niebu. Ma być wołaniem jednego serca i jednego ducha. Bardzo pięknie powiedział na ten temat Ojciec Święty Franciszek. Modlitwy i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatny interes. Proszę, nigdy więcej wojny. Albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Święcie imię Twoje. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa. Ludzkie serca.